Gdy byłem dzieckiem, byłem blisko Boga. Chodziłem z radością na religię, przez żal do spowiedzi, do Komunii Świętej. A nawet miałem pragnienie, żeby oddać życie za wiarę. A później, gdy już dorosłem, byłem takim odlotnym, jakoś zacząłem zapominać o Panu Bogu i o tym swoim przyrzeczeniu. Wszedłem w takie paskudne towarzystwo, że całkowicie zapomniałem o wszystkim. Nawet o rodzinie, o bracie, o mamie. I zaczęło się. 18 lat skończyłem, byłem pierwszy raz w zakładzie karnym na sądzie. I tak się to ciągło. Przez 20 parę lat z kilkoma tygodniowymi przerwami, 3 miesięcznymi. Skończył się socjalizm i to chwała Panu za to, że ten socjalizm się skończył, bo do zakładów karnego wróciły grupy wolontariuszne. Pozwolono w ten czas wejść księżom, aby odprawiali mszę świętą, jak również cywilom, którzy uczestniczyli w różnych nabożeństwach, w różnych grupach modlitewnych. I to nie była jakaś jedna z jednej grupy, tylko z różnych. Schodzili się i zapraszali skazanych, aby mogli uczestniczyć w spotkaniach. Gdzieś mi w środku odezwało się właśnie to wezwanie. Zacząłem uczęszczać na te grupy modlitewne, na te spotkania. I powoli zacząłem sobie przypominać pacierze, modlitwy. A Bóg tak sprawił, żeby moje nawrócenie właśnie było w zakładzie karnym. Po 12 latach wyszedłem z zakładu karnego na warunkowe zwolnienie, a już byłem, chodziłem na te spotkania modlitewne. Myślałem, że już powiem Pana Boga za nogi i już pójdę swoją taką drogą, jak właściwie ma być. Zawieźli i znalazłem się z powrotem w zakładzie karnym. Wszyscy byli w szoku. I ja też. Myślę, że jak więźni i z powrotem. Odsiedziałem ten wyrok i wróciłem do tej, ale wróciłem do tej grupy modlitewnej. Myślę, wstydziłem się, bo sobie myślę, ja przecież tu taki już pobożny człowiek przyjął trochę Słowa Bożego, chciał nim żyć, a tu taki upadek. I z powrotem zawieźli w zakładzie karnym. Ale przyszedłem na tą wspólnotę i jakieś było moje zaskoczenie. Nikt mi o niczym nie wspomniał. Przyjęto mnie jak brata. Skończył się wyrok i znów to samo. Wyszedłem i za 3 dni byłem znów w zakładzie karnym. Ale wtedy już powiedziałem Bogu, Panie Boże, to chyba Twoja wola. Niech się dzieje, jak Ty chcesz. I dzięki Ci za to, że tu jestem. Że znów tu przyszedłem. Bo inaczej sobie nie mogłem tego wytłumaczyć. I znów wróciłem do tej samej grupy i tak samo nie przyjęłem. Ale już byłem inaczej myślałem. Już oddawałem wszystko Bogu. Żyłem tylko Nim. Wiedziałem, że te 2 powroty do zakładu karnego za chwilę, za 3 dni to mi dawało dużo do myślenia. Wiedziałem, że Bóg coś dla mnie przygotował. I ksiądz klucznik, który był kapelanem więzienia, przyszedł do mnie i mówi, słuchaj Janek, chcesz jechać do Kalwarii? Tu jest wycieczka. Ja mówię, proszę księdza, jak? Kto mnie puści? Jak ja tak, no tak upadłem strasznie. Kto mi zaufał? A mówi, bądź się, może cię puszczą. A tak się stało. Wydrułem się do Ducha Świętego
prosiłem Matkę Najświętszą przycelem przed oblicze, jeszcze wtedy był naczelnik, nie był dyrektor, ale naczelnik zakładu kamiennego. Naczelnik popatrzył na mnie i mówi, co ja się, chcesz jechać? I ja mówię, no tak, pewno, że chcę. Ale jaki zbieg okoliczności? Jakieś dwa tygodnie przed tą pielgrzymką dostałem od mamy list. Moja mama była bardzo chora. Ledwo chodziła na nogach z Anią, nie mogła podróżować autobusami, bo jej było bardzo słabo, nigdy nie jeździła żadnymi autobusami. I pisze mi w tym liście, że była na Kalwarii, modliła się za mnie, żebym się nawrócił. Więc myślę, może, no. Ona nie może jeździć samochodami, a siadła do Malucha z bratem i on ją zawiózł na Kalwarii i nic jej nie było. I ona się za mnie modliła za to, że tyle jej zrobiłem w życiu nieprzyjemności i wszystkiego. I nie wiem, coś pękło we mnie strasznie. Płakałem całe pół dnia. Prosiłem tylko Boga, żeby oddział we mnie otworzył interrogatorni, żeby mnie zobaczył tam w środku. Bo no nie wiem, co bym pomyślał. No nie mogłem się opamiętać. Tak stanęło przede mną całe moje życie. Wszystko. Od początku. Wszystkie moje brudy zobaczyłem momentalnie. Ja bym mi ktoś puścił film do tyłu. Płakałem później. I wreszcie zrozumiałem, że ja, który winiłem wszystkich, nawet wtedy, gdy okradłem człowieka, on poszedł na policję, jeszcze miałem do niego pretensję, że on mnie na policję. No to nie mogłem się tu mieścić w głowie, że ktoś mimo moich takich strasznych wad, tych upadków, przychodzi do Pana Boga jeszcze, bo błaga, tak samo jak Pan mówił na krzyżu, przebacz się, Ojcze, przebacz się, bo nie wiedzą, co czynić. To było dla mnie za dużo. Myślę, że tego nie jest. Ale to właśnie tego trzeba było. Bóg na to czekał. I to właśnie w zakładzie karnym się stało. I to właśnie przypomniało naczelnika, że mimo moich upadków i takich, które mi nie ufano, bo wiadomo, że może jak mu albo ucieknę, albo coś tam nawybijam, on się zgadza i ja jadę na pielgrzymkę na Kalwarię. I stamtąd wracam całkowicie do niego. Jechałem w autobusie i wszyscy już wiedzieli, że coś się z Jankiem stało. Już nie byłem obecny w ogóle. Byłem tak jak w kloszu. Widziałem wszystko, co się wokół mnie dzieje, ale nic nie słyszałem. Nic nie dotarło, nie docierało. I tak już było do końca. Tylko ciągle się zastanawiałem. Mówię, Boże, a co dalej? Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Ale ciągle co dalej? Co dalej? Nie mogę z tego uzmysłować. Tu będzie cały czas taka tak pięknie, taka. Nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć. No ale cały czas siedziałem w Piśmie Świętym, modliłem się. Nigdy nikomu nie zwróciłem uwagi na nic. Z początku tak patrzyli na mnie. Ciekawe się. No, dokładło oba, ale za chwilę go puścić. Znowu byłem wszystko na świecie. Teraz byłem na świetlicy, pamiętam. Te słowa ciągle mi świecą. Ciągle je powtarzam. Chodziliśmy na siłownię i chłopaki ćwiczyli tam i, no i rozmawiamy. Ja mówię i mówią mi tak, słuchaj Jasiu, no to tak na chwilę się dopadło i ale wejdziesz to znowu z powrotem, pójdziesz swoją drogą. Ja mówię, wiesz co, złapałem się szatę Chrystusa i już się nigdy nie puszczę. Tak się stało. Jestem już 17 lat na wolności, 12 właśnie. I ciągle jestem blisko Boga. Żyję z kobietą, która przyszła do zakładu karnego, aby mnie stamtąd wyciągnąć.
To jest nieprawdopodobne. Ile upokorzeń, ile wszystkiego, bo każdy myślał, no baba zwariowała, przyszła chłopa szuka więźniów. A ona miała 9 dzieci z domu dziecka. 8. Próbowała znaleźć jakiegoś człowieka, który by jej pomógł. Dzieciak zbudował dom, no i w ogóle w jakichś pracach takich. No bo przecież sama tutaj 8 dzieci, to ciężko. Przyszła do księdza klucznika i prosiła. Czyli mówi, no jak pójdę po kolędzie, może z jakichś bezrobotnych ktoś, może się ktoś zgodzi. Mówi, ale mam takiego jednego człowieka, ale pani się na pewno na niego nie zgodzi. Nie zaakceptuje. Mówi, niech pani przyjdzie, jak skończę kolędę. I za jakieś 2 miesiące wróciła. Mówi, wie pani co, nie znalazłem nikogo, ale jest jeden człowiek, który jest naprawdę nawrócony, ale on jest w takim miejscu, że pani nawet na pewno nie widzi. Więc powiedział jej, że to jest więzień, jest w zakładzie karnym z Sącznym. A ona dziwnie się zgodziła od razu. Mówiła mi, że czuła głos wewnętrzny, że to jest ten człowiek i wcale nie myślała nic innego, że to jest ten człowiek, który jej pomoże. I rzeczywiście tak się stało. Ona przyszła, kilka widzeń, rozmów. A jeszcze było takie zajście wspaniałe. Pan Jezus, miałem obraz Pana Jezusa z całą. I on wisiał zawsze po głowie mojej na ścianie przy łóżku. Zawsze patrzyłem na niego, rozmawiałem z tym Panem Jezusem i w pewnym momencie on na mnie takim wzrokiem patrzył, że ja nie mogłem, nie wiedziałem, co się dzieje, co się stało. Mówi, Jezu, co jest? Mówi, powiedz mi, czego chcesz. Mówi, tak patrzysz na mnie, ja nie mogę patrzeć. Powiedz mi, czego będziesz mam dać. I tak 2 dni były. Płakałem, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. I w pewnym momencie Jezus mi uświadomił. A to było po Wielkanocy, pierwsza niedziela się zbliżała, niedziela Bożego Miłosierdzia. Jezus wiedział, że on mówi, że musi złożyć ślub czystości, prywatny. Uradowałem się, ale myślę, jakoś trzeba to zrobić tak, żeby to nie było, jak powiedzieć, tylko żeby gdzieś na mszy świętej wobec może jakiegoś kapłana. I przyjechał biskup Życiński, świętej pamięci, do zakładu Poruszącego. A klucznik był w świętej pamięci. Tak, klucznik, ksiądz, nasz kapelan, zaprosił go do zakładu karnego i się zgodził. Ja mu robiłem kasetkę z taką zesłony. Kolega mu wyrzeźbił jeszcze obraz Pana Jezusa przemienionego. I razem szliśmy do tego biskupa, dając mu te dary. I ja przychodząc do niego, uklękłem, mówię, księże biskupie, ja dzisiaj właśnie złożyłem ślub czystości, swój prywatny. Niech mnie biskup pobłogosławi. Zrobił mi krzyżyk na czole, przecież miał suche ręce, palce suche, a ja myślałem, że on mnie oleje. Długo wycierałem czoło, bo myślałem, że olej na czole. Mówi mi tak, będę się całe życie zaczął. Może tam z góry jeszcze teraz się modlę. Były różne chwile, były chwile upadku. Różnie było. Ale nigdy nie wyobrażam sobie życia rozmów. A ta kobieta zaufała Bogu i mnie. Bo mówi głos Boży. Jej mówił cały czas, że to ten człowiek nie bój się. On wyjdzie i zbuduje ci dom. I zbudowałem dom, zbudowałem obory, gospodarstwo całe. No i żyjemy 17 lat w czystości. I chwała za to Panu, a Bóg nas znowu powołał dalej, ale to już innym razem. Niech będzie Bóg uwielbiony.